Dzień dobry. Siema z rana. Dzień dobry. Siema z rana, witajcie w kolejnym odcinku serii Starożytna Kraina. Dzisiaj będziemy pokazywać wam coś, z czego jesteśmy zajebiście dumni, co już planowaliśmy od dawna, ale niestety jeszcze nie było do tej pory aż tak fajnego pomysłu, żeby to zrobić. No ale co to jest? No to Facebookowicze pewnie już się domyślają, zarówno moi, jak i Fajera. A pozostali widzowie dowiedzą się już niebawem, ale zanim przejdziemy do pokazywania różnych fajnych rzeczy na serwerze, Fajer chciałby wam trochę opowiedzieć na temat konkursu, który ogłosiliśmy, tak więc Fajer, przejmij pałeczkę. Tak, tak, chciałem opowiedzieć, bo dostawałem dużo pytań na fanpage'u, zarówno w wiadomościach, jak pod komentarzami i stwierdziłem, że opowiem u Picza w filmie, zamiast odpisywać każdemu z osobna. I z Piczem zaczęliśmy sprawdzać pracę. Ostatnio wpadłem do niego na kawkę i zarzucił ten temat, no to usiedliśmy. I sprawdziliśmy może tak z połowę projektów, bo naprawdę to jest ciężka praca, że sprawdzić jeden projekt, to nam się schodzi, bo albo ja mam coś za, albo ja mam coś przeciw, a Pitch i tak mówi swoje, że to tu nie będzie pasowało, albo coś. I to jest taka burza mózgów, żeby przesunąć jeden projekt, albo mu dać plus, albo minus. To my nie wiemy, co mamy zrobić i tak siedzimy. Wybredne małpy jesteśmy. No, mi się schodzi, ale parę kandydatów już mamy na Starożytną i w najbliższym tygodniu powinniście dostać od nas wiadomości. Tak jest, także będziemy planowali już przyjmowanie nawet po kilka osób na serwer, które będą oczywiście zajmowały się budowaniem w grodzie swoich projektów. Każdy projekt oczywiście będzie podpisany, jak najbardziej, to nie ma, że my sobie przywłaszczymy waszą pracę, więc tutaj nie będzie raczej mowy o czymś takim. Co jest najważniejsze, to to, że będziemy chcieli w grodzie zbudować te budowle dosyć porozrzucane, tak żeby miasto nie było w, tak wiecie, tak że każda droga będzie idealnie prosta, że będą równiutkie skrzyżowania, tylko miasto będzie raczej tak skonstruowane dosyć troszeczkę chaotycznie, bardziej po skosie niż, nie wiem, w kącie prostym, niż po linii prostej, o. Także postaramy się zrobić z tego miejsca naprawdę fajne, magiczne miejsce wszyscy razem. I jak już powiedziałem wcześniej, łącznie z Fajerem, budowle, które będziecie budowali, będą nagradzane wejściówkami na stałe na serwer Starożytna Kraina. Tak jest, Fajer? Tak jest. I nie wykluczam, że może być więcej niż trzy wejściówki na stałe, dlatego że naprawdę niektóre prace zasługują na to, by być jeszcze bardziej wynagrodzone niż tylko samą budowlą w naszym grodzie. Dodatkowo no, strona mccity.pl, a właściwie jej właściciele zasponsorowali nam 3 gift cody na serwery multiplayer z CraftServe, także jednak te 3 miejsca pierwsze będą nagrodzone, ale tak jak już mówiłem, nie będziemy wykluczali, że przyjmiemy większą ilość osób z tych 20, tak więc no cóż, pozostaje wam tylko trzymać kciuki i czekać na wiadomość od nas. I co? W ogóle chciałbym wam powiedzieć, że Fajer mnie dzisiaj rano zaskoczył. Oj tak, Fajer zaskoczył mnie. Dlatego, że zbudował chyba jedno z takich pierwszych swoich klimatyczniejszych miejsc, takich bardziej randomowych na serwerze, bo zbudował taką mini osadę bandytów. Bardzo gotikowa jest, nie powiem, tu muszę ci przyznać, że to jest trochę takie gotikowe, ale jednocześnie fajne, bo im więcej takich miejsc na serwerze, tym fajniej się chodzi, zwiedza, ogląda, zawsze gdzieś na coś się trafia. I może teraz przejdziemy do tego miejsca, co? No mogę prowadzić. No to przez pole. Ja to myślałem, że chcesz mnie pochwalić, że wstałem o 10, żeby nagrać sam odcinek, a tobie o tą osadę chodzi. Właśnie to swoją drogą, bo ale to ja cię musiałem obudzić, więc to żaden wyczyn tak naprawdę, Fajer. Ale dałem radę. No i dał radę, Fajer, dał radę. On nie zwykł o tej godzinie wstawać, więc tym bardziej duży plus dla niego. Obydwa jesteśmy zaspani, ale na... Taka mała rada od starego weterana dla wszystkich let's playerów. Rano nagrywa się zawsze najlepiej. Filmy najfajniejsze wychodzą.
tak więc okej. Okay. Tutaj za tym wiatrakiem, za tym epickim wiatrakiem, jak on zajebiście stąd wygląda. No wiem. Wow, taki wielgachny jest. Za tym wiatrakiem jest taka mała dolinka, taka, nie wiem, to wąwozik można nazwać. I tutaj Fire zbudował osadę. W ogóle Fire, skąd ten pomysł? Z czym? No, żeby to tu zbudować, akurat tu. No, bo był wiatrak i była dziura. Tych dwóch dużych drzew nie było. Mówię, zasadzę drzewa, zobaczę, co z tego wyrośnie. I tak wyrosły wielgaśne i tu została dziura, to mówię, trzeba posadzić łóżka i skrzynię i ogień. No i rzeczywiście wyszło bardzo fajnie. Wiesz co, ja ci powiem tylko, że tak moim wybrednym okiem tutaj to drzewo, gdyby ono było przesunięte klocek dalej, na tą, tutaj na to miejsce, ono byłoby wyżej i wtedy by tu jeszcze troszeczkę fajnie było, ale i tak jest bardzo fajnie, naprawdę podoba mi się to miejsce, bo tworzy fajny klimacik, pokazuje, że coś tutaj było grane i nawet wiesz co, nawet troszeczkę tak niebezpiecznie jest, że osada bandytów jest tak blisko wiatraka i przydałoby się jeszcze tutaj kilka drzew posadzić, poczekaj, posadzić kilka drzew w tym miejscu, gdzie jest jeszcze ta dziura i dookoła niej. W ogóle masz jakieś drzewa, mógłbyś skoczyć po mączkę kosną i po drzewa? No, zasadzimy tutaj i zrobimy tutaj jeszcze coś takiego, bo zrobimy taką jakby większy lasek, bo to jest tak jakby ukryte tylko za kilkoma drzewami i jednak jeszcze czegoś tu brakuje, ale jak posadzimy te drzewka, tutaj będzie większy lasek, to na pewno klimat zrobi się dużo lepszy. Weź jeszcze gravel. I jak... 6 sadzonek wystarczy, bo nie chce mi się szukać więcej. Nie, może nie wystarczyć. To szukam. Gravel chcesz? Ile z 5 staków wystarczy? Nawet 2 weź tylko. Weź mi jakąś łopatę i kilof, obojętnie jaką. Cholera, telefon mi wariuje. Łopatę, kilof, gravel, mączkę i sadzonki. Łopatę, kilof, gravel, mączkę i sadzonki. No. Zrobimy tutaj ścieżkę, która będzie taka naprawdę bardzo cieniutka. Będzie ścieżką, która będzie tak jakby mówiła, że ktoś tędy chodził, ale tylko sporadycznie, bardzo sporadycznie. I to właśnie będzie ścieżka wydeptana przez tych bandytów, co w nocy podkradali się tutaj na pole, żeby wykradać, wiecie, trochę zboża na chlebek. W ogóle ta podstawa tutaj, jeszcze nad nią nie pracowaliśmy. To jest najlepsze, że takie głupoty, które już dawno powinny być zrobione, jeszcze nie są zrobione, ale nie wygląda na tyle tragicznie, by się nią przejmować, więc na razie jest dobrze. Tylko trzeba jeszcze w środku troszeczkę popracować nad tym wiatrakiem, ale ogólnie i tak wygląda zajebiście. Jestem bardzo dumny z tego, co mi się udało tu zrobić. Tym bardziej, że ten wiatrak był moim pierwszym projektem tego typu, więc zawsze pierwszy projekt jest naprawdę trudny do zbudowania. Ale nic nie szkodzi, jest bardzo ładny, mi się bardzo podoba. Jak tam Fire? No zaraz będę, bo muszę to by zrobić, nie dam ci moich enchantowanych narzędzi. Mi to obojętnie, jakie daj. No wiem, czarnych jesteś, to pozasuwasz na normalnych. No. Dużo osób tutaj przychodzi do grodu, żeby sobie ponagrywać, co my tutaj tworzymy. Oczywiście my nie mamy nic przeciwko, bo w końcu po to tworzymy, żeby każdy mógł sobie to oglądać i tak naprawdę nagrywać, no bo co? O, jesteś już? Ale powiem wam, że przeliczyliśmy sami siebie, bo te lagi, które są, jak się wchodzi do grodu, nawet nas zmuszają do tego, żebyśmy wyszli z niego i nagrywali poza grodem. Noc idzie. Bardzo niedobrze. Dobra, Macieju, wiesz co? Zrób taką ścieżkę po skosie tutaj, tylko taką naprawdę cieniutką. Powiedzmy klocek tu, klocek tu, klocek tu, klocek tu i tak idącą w tą stronę, o tu gdzie ja idę, ok? Taką leciutko wydeptaną, ale piękny zachód słońca i ja pierdzielę. Ale to fajnie wygląda. Super, tylko szkoda, że noc idzie. Rzuć mi gravel. Bo ty mi go oddałeś. Trzymaj.
Dobra, wiesz co, ja sobie rozjaśnię obraz, bo w nocy będzie ciemno. I zasadzę tutaj te drzewa. Okej. Pyk. Tutaj. Tutaj powinno być dobrze. Tutaj jedno drzewko. Jedno tu idealnie na skraju. Będzie też dobrze. O cholera, że te drzewa małe się spawnują. No. Nie cierpię tych drzew takich, pod którymi się przejść nie da. Dobra. Tutaj jeszcze. Pyk. Dobra. O, to trochę większe urosło. Dobra, tutaj powinno być ok. Teraz jeszcze z drugiej strony parę sztuk. Pyk. Jedno tutaj damy. Oczywiście za małe. I tutaj, tam jeszcze na dole dam parę drzewek. No, jest chociaż po płotki przy ścieżce, parę płotków postawię. Wiesz co, powiem ci, że nie wiem, czy to się spisze, bo ta ścieżka ma być bardzo dzika. Także nie wiem, czy to przejdzie. Ale poczekaj, ja tutaj to trawą zasypię. Znaczy można postawić, no nikt nie powiedział, że nie, tylko właśnie chodzi o to, że tą ścieżkę wydeptali bandyci, którzy się skradają, wiesz, żeby okraść to miejsce, więc... O moje zboże. No, więc jakby tak naprawdę ta ścieżka była dosyć bardziej zorganizowana, to by zaraz, czy jakieś tam straże, czy ktoś dobrali się do tego miejsca i ich... O, to ci ładnie wyszło. Przepędzili, no, to zajebiste mi wyszło. Bardzo mi się spodobało. Wszystkie mogłyby się takie robić. Tutaj nie wiem, czy to drzewo urośnie. O, urosło. Dobrze. I tu, gdzie stoisz, jeszcze jedna postać. Gdzieś po drugiej stronie ścieżki. Tutaj może. Super. Okej. Okay. No, także miejsce już, jak widzicie, klimat z tego miejsca zaczyna sobie frunąć fajnie. Mamy tutaj osadę bandytów. Ja bym tu zapalił to ognisko, ale... Spali się. Właśnie, może się spalić, więc w ogóle nie wiem, czy my tu wpisywaliśmy rule do Firetic False czy True. Dobra, ja ustawiłem game rule na tym serwerze, także powinno się, nie powinien się ogień rozprzestrzeniać, ale wolę testów nie robić. Okej, dobra. Dobra, tak powinno być dobrze. Tutaj jeszcze, żeby tej trawy... Nie, dobrze, tak będzie okej. No, więc Fire zbudował takie miejsce dla bandytów, którzy sobie tutaj, wiecie, przesiadują i gromadzą swoje zboże. W sumie to oni są tutaj tylko po to, żeby sobie przeżyć. Nawet nie będą tu żadnych magazynów odpierdzielać. Poczekaj, bo jeszcze tutaj trochę jest to miejsce niezasłonięte. Tak jakoś brakuje tutaj czegoś, co by troszkę bardziej to zasłoniło. No, sać ogrodniku. Dobra, powinno być w porządku. I tak, i to jest... No, takich miejsc naprawdę dużo będzie, no ale wiadomo, nie cały czas gramy na tym serwerze i nie tylko w tych miejscach robimy, gdzie... Wow, ciekawe, czy ja mam miecz, nie dałeś mi miecza. Nic nie mówiłeś, ja mam kilo szybszy niż twój miecz. No w to nie wątpię. Także osada bandytów zaliczona. I teraz, co teraz? Teraz wypadałoby się wybrać w miejsce docelowe naszego odcinka. Czyli to, co powiedziałem na samym początku. Chodź, Fajer, idziemy. No i jem. Zaraz wyrzucę ten telefon przez okno. Chyba, że to twój. Nie, ja swojego nie mam nawet tu. Ty... Weź zamknij okno, bo pies szczeka. Serio? No, słychać go. Dobra. W ogóle mam rozmycie obrazu. Teraz tak testuję je. Wróciłem. No, czekaj, to są defaultowe shadery. Że się rozmywa obraz, jak ruszam myszką.
Specjalnie włączyłem te mniejsze, bo na ultra ostatnio mi laguje. W ogóle muszę sobie Minecrafta przerobić. Fajnie, dobrze zwrócił mi uwagę, żeby zrobić pod każdą serię osobny Minecraft, no. Bo cholercia, naprawdę mam sporo modyfikacji, które są, nie wszystkie są potrzebne w danej serii, a one lagują. Jakby nie patrzył. Oczywiście pewnie już się domyślacie, że idziemy do Verteza. No bo pracujemy cały czas nad jego willą. Ale czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Weź stań tutaj, na górze, tutaj na, o tu, o tu. Nie ruszaj się, stań przodem do mnie. Dostałeś strzałę w jądra. Screena zrobiłem. No, wczoraj u Verteza spędziliśmy z 5 godzin. Więcej, koło 6 na pewno. My, wiesz co, my 4 godziny na Skype'ie rozmawialiśmy, więc, a budowałem tam jeszcze dłużej ja wcześniej. No, no a jeszcze potem, kopałem. No, ty jeszcze kopałeś, także grubo, ponad 6 godzin nawet było. Więc co, mamy wam do zaprezentowania bardzo fajny motyw, który... No, stań, stój. Co? Ale masz strzałę między nogami, nie widać jej z żadnej strony. Idź, rusz się do przodu. Dobra. Wow, dupala dostałem. Pindolka ci zrobili, mam nadzieję, że złapałem na screenie. No, także tutaj póki co się dopiero zaczyna cała akcja. Poczekaj, Fire, stań sobie tutaj na tym asfalcie. Na tym brykowym asfalcie. Tutaj jesteśmy w miejscu, w którym będziemy budować most w stronę spawnu. Tutaj będzie asfalt szedł prosto, znaczy prowadził prosto, bo asfalt nie chodzi. I będzie również odbijał w prawo tam nad wodę i tam będziemy budowali most. Prawdopodobnie będzie to zorganizowana akcja zbudujmy most Vertezowi na spawn. Most dla biedaka. Tam dla inwalidy. No. I także możliwe, że będziemy to nagrywać tak jakby w formie mini timelapsa, w którym oczywiście będziemy sobie budować, gadać pewnie i tak dalej z jakąś tam zorganizowaną grupą ludzi, ale to już niebawem, więcej informacji dowiecie się pewnie w kolejnych odcinkach. Nie z mojego fanpage'a jak nic, to trzeba polajkować. O tak, ewentualnie od Fajera z fanpage'a, bo on najszybciej chyba ze starożytnej krainy dodaje najnowsze informacje. Także, no cóż, jesteśmy u Verteza i projekt, który wam teraz pokażemy, znajduje się pod jego domem, czyli to jest jego magazyn. Tak, i to nie są świątynie, katakumby, ani nic, co wypisywaliście u mnie na tablicy. Tak prawdę mówiąc, trochę z katakumb to jest. No trochę jest, ale... No, ale. Wejście do tego magazynu jest tylko jedno i nie znajduje się w domu, tak jakby no, niektórzy nie biegnij myśleli. Tam. Czy chcesz im ogród jeszcze pokazać? No czy wiesz co, ja chciałem tutaj przez balkon pobiec, przez taras. To biegnij, ja idę na dziko. Jak zawsze. Bądźże chociaż w odcinku trochę bardziej cywilizowany. No czekam z kwiatkiem na ciebie, u twych stóp. No i co? No i co? Dałeś mi kwiatka? No. Trochę pachnie twoim odbytem. Oj. No, jakie to było obrzydliwe. Przecież lubisz go wąchać. Creeper. Wow. Także wejście jest tutaj w katakumbach i mimo tego, że jest otwarte, to nikt nie powiedział, że nie zrobimy tutaj zabezpieczenia, jeżeli Vertez sobie zażyczy, ponieważ my jesteśmy ekipą remontowo-budowlaną. I co? No i na razie jest tak, jak jest. Specjalnie nie zrobiliśmy wejścia w domu, ale dlaczego to zobaczycie za chwilę, ponieważ wszystko okaże się na miejscu. Kurka wodna, wiesz co, ja to bym sobie przyciemnił, bo tu za widno trochę jest. No to jest klimat, jak jest czarno. No. Tak powinno być okej, nie będę przyciemniał do samego końca, bo nic nie będą widzieć. No ale wchodzimy do podziemi i uwaga, uwaga, naprawdę jesteśmy z Fajerem bardzo dumni z tej pracy, bo wyszło nam zajebiście klimatycznie. Teraz 3 metry korytarza. No. I odbijamy i jesteśmy w podziemiach domu Verteza. To jest magazyn,
powiem wam w kilku krótkich słowach, a potem Fire będzie sobie opowiadał, będzie marudził, jak to musiał stawiać te cholerne schodki i mu się nie chciało. Nie chciało. To jest magazyn, którego wygląd czerpie inspirację z trzech podstawowych rzeczy. Po pierwsze ścieki, po drugie troszeczkę grobowiec, katakumby takie stare zniszczone, no i po czwarte ruiny. Także to jest takie, wiecie, pomieszane kilka styli, ale zaraz sobie wszystko zobaczycie po kolei, jak to wygląda. Fajer, jak chcesz się pożalić, to masz teraz czas na to. Ja popsułem kolumny, jak biłem tego szkieleta, muszę ponaprawiać. No, to może zacznijmy od samego początku, bo w sumie stąd zaczęliśmy budować. Fajer przeciągnął wejście, bo wejście wcześniej było tutaj, to którym wyszedłem z tego tunelu. Najpierw to przekopałem z 5 kratek w dół jeszcze, żeby to większe było niż ostatnio tu byliście. Więcej chyba nawet. Albo i nawet więcej. Tam więcej chyba było. Uwaga, muszę się poprawić, bo mi noga zdrętwiała i to nie środkowa. Ała! No, najpierw to tu było znowu kopanie. Wiesz co, nie dmuchaj tak w mikrofon, bo cię znowu wyciszyło. Znaczy fajnie, bo nie ma szumów, ale musisz głośniej wtedy mówić. Dobra, to będę starał się krzyczeć. No i było kopania i to dużo było tego kopania. A ty to się nakopałeś, nie? A czy ja mówię, że ja kopałem? No hello! No. Było. Potem mi zrobił wzór takiej jednej komnaty. Komnaty. No można to nazwać to komnatą. To jest raczej taki przedział grobowy, bo tutaj... Trumny leżą. No, jest motyw właśnie trumien, takich przedziałów na trumny. Takiego wielgachnego grobowca. I oczywiście te trumny spełniają funkcję magazynową, no. Także tutaj można sobie w skrzyniach wszystko pochować. W ogóle są logi, więc nawet jeżeli ktoś tu wejdzie, się poczęstuje, to i tak można sobie łatwo logi sprawdzić. I jak Wertezowi ktoś coś zajewani, to wszystko będzie widać, bo już nie jeden się taki trafił, co myślał, że logów nie ma, a dostał bana. Częstowanie się z obcych skrzyń jest karane banem, nieważne kto co przewinił, kto co zabrał. Także radzimy na to uważać. I tak, zbudowałem tutaj jedno, no najróżniejsze testy przeprowadzałem tutaj, tak żeby to wyszło w miarę jak najfajniej. No i oczywiście jak już zbudowałem pierwszą komnatę, to Fire wziął się za budowanie następnych. No i w sumie to on jest autorem wszystkich tych komnat następnych. No autorem to jesteś ty, ja to tylko przebudowałem. No autorem przebudowanych komnat, no a autorem projektu jako takiego jestem ja. Wszystkie postawione klocki są moje. Fajer, nie ma co się oszukiwać. My się uzupełniamy nawzajem, więc jeden bez drugiego tak naprawdę tutaj mógłby wieczność spędzić i nie wyszłoby to samo, tak czy nie tak? A jak? No, także no co, no tak wygląda komnata, mieści się w niej 9 podwójnych skrzyń. No i postawiliśmy tutaj dużo czaszek, które oczywiście mają reprezentować jednak ten motyw grobowca, który po prostu jest troszeczkę opuszczony. Ja wam powiem nawet, że wczoraj też Fajerowi to powiedziałem, trochę mi się to kojarzy z jaskinią Batmana, nie wiem dlaczego. Takie, bo wiecie, on tam też miał motywy starożytne gdzieniegdzie, bo jednak ta jego cała komnata, ta podziemna była zbudowana na podstawie jaskini pod domem, która miała jakieś tam fundamenty w tym domu, które wiecie, tam jakieś łuki, nie łuki, to także to nie wiem, po prostu mi się to tak bardzo kojarzy, taka komnata pod domem właśnie z tą komnatą Batmana, szczególnie z Mrocznego Rycerza, bo tam chyba najfajniej to było widać. No i co, no i tych komnat jest trochę, znaczy komnat, tych przedziałów ze skrzyniami jest trochę. Ja tak wczoraj to układałem, te skrzynie układałem, liczyłem i stwierdziłem, że w połowę tego to bym miał w samym koblu, więc nie wiem, jakby on się tu pomieścił na moim miejscu. Powiem ci tak, gdybyśmy tobie budowali ten magazyn, to na pewno tak luźno skrzyń byśmy nie układali, tylko byłyby upychane jedna pod drugą. No, mostki, tutaj również są podpory mostu i mostki, dzięki którym można sobie przejść śmiało na drugą stronę.
dalej mamy motyw ścieków, bo za szybko pędzimy do przodu i omijamy fajne szczególiki. Tutaj mamy motyw ścieków, które prowadzą właśnie z jednego końca magazynu na drugi. Płynie sobie taka dzika rzeka i to jest naprawdę zajebiste. Zajebiście mi się to podoba, to jest coś epickiego. Na dodatek, ja jeszcze może rozjaśnię trochę wam obraz. Na dodatek widać, że ta woda jest zielona, dlatego że Vertes tutaj ma biom dżunglowy. To z basenu od niego. Tak, to z basenu, a może raczej z kibla. Albo z kibla, no. Którego jeszcze nie ma zresztą. Także tutaj wyobraźcie sobie, że ta woda jest bardzo zielona i bardzo, ale to bardzo pasuje do tego miejsca i to mi się właśnie podoba. No i płynie sobie ten kanał tam dalej, ja oczywiście ściemniam obraz, żeby nie psuć nastroju. Płynie sobie tam dalej, tutaj te podpory wszystkie, sufit przekombinowany, a na samym końcu tego wszystkiego jeszcze wymyśliłem, a dlaczego by nie dać korzenie drzew, które tutaj się przebiły przez sufit. To jest fajne, aczkolwiek nie ma swojego odbicia w rzeczywistości, ponieważ tam skąd wychodzą te korzenie, to dom Vertesa stoi. No ale dobra, to chodzi o to, żeby tutaj było fajnie, już nie będziemy się takich rzeczy czepiać. No. Idąc dalej, mamy Fajera z Killoffem i to bardzo śmiercionośnym Killoffem. Tylko troszkę. Chciałem też, wiecie co, powiem wam, że strasznie się rozgadałem, zaczyna mi powoli być sucho w gębie. Fajer spluń. Ciało Chrystusa. Poczekaj, napiję się. To pij. Jakbyś mi przerzucił kamerę, to bym ich oprowadził dalej, a nie? Znaczy, będę pił ze ścieków. A. Tutaj zrobiłem też wodę płynącą. Czekaj, pomogę ci. Wow, nie, nie, no. Ty dziadu. Jak ja stąd teraz wyjdę? No chodź tutaj, chodź do pana, chodź. No, i co? Również jest bardzo istotne to, że nie chciałem zrobić monotonnego tego magazynu, żeby on nie był taki jak... żeby druga część nie była taka jak pierwsza. Więc jednak się różni, jak widzicie. Z jednej strony mamy mostek oraz ten większy mostek z glowstone'em, który na środku magazynu schodzi w dół, a tutaj dalej już mamy takie podpory, takie już zmieniają klimat na... Znaczy nie tyle klimat, co wygląd miejsca, bo klimat pozostaje ten sam. No i chyba jest fajnie, nie? Pięknie jest, beautiful szwagier. No. A ty masz coś jeszcze do powiedzenia, bo ja tak gadam i cię zagłuszam ciągle. No właśnie, tu już nie ma nic do powiedzenia, o tym magazynie wszystko powiedziałeś. A ja ci powiem, że ja tu bym jeszcze godzinę gadał, jestem taki gaduła. No co, woda dalej prowadzi i tutaj się kończy. Myślałem podczas budowy, żeby tutaj poprowadzić to do miejsca, w którym, bo chyba to, ten koniec magazynu wychodzi tam, gdzie wychodzi... Morze. No może i strumyk w tym, w ogrodzie. Ogrodzie. Tak. Także myślałem, żeby to jakoś tam połączyć, tylko to jest strasznie nisko, więc nie wiem, czy to by zdało egzamin, bo woda by musiała iść do góry, żeby wyjść na powierzchnię. Ale co, no ale są kraty, tutaj się to wszystko kończy. O, i tutaj jeszcze są nade mną kolejne te korzenie. I trochę zniszczona podłoga, no bo przecież kamienie się z sufitu sypały, nie? No. No nagadałem się, aż mi się słabo zrobiło. No ja ci się nie dziwię, bo nawet mnie do słowa nie dopuszczałeś, więc... Jak masz coś do powiedzenia, to ding, oto twoje 5 minut. W ogóle strasznie marudził. Zauważcie tam w rogu, każdy... No bo te schodki mi kazał na górze układać, a co ja jestem, czarny? On jest czarny. I mu specjalnie źle ułożyłem, już nie będzie prosił. Straszna była oto wojna wczoraj, kto będzie te schodki robił. Bo... To ułożyłem, ale potem ktoś musiał poprawiać. No tak, ale ty ułożyłeś te jakby gzymsy, te wsparcia, a jeszcze tutaj nad skrzyniami były do układania. Mówiłem, że ci się nie spodoba? No dobra, no. No. No ale ja chciałem, żebyś się wysilił trochę. No. Także wyobraźcie sobie, że musiałem wszystkie sam układać. Chociaż to nie było proste, bo jak człowiek kombinuje z tymi schodkami, z tymi skosikami i tak dalej, to potem nie pamięta, jak to zbudował. No i czarną robotę zawsze oddać mi. No, ale się udało. W ogóle jak słońce zachodzi tutaj, zresztą przesyłałem ci screena, jak słońce zachodzi tutaj, to widać te promienie światła i to zajebiście wygląda. Chociaż... No, będzie screen na fejsiku. Mhm, u mnie już jest. To już u ciebie. Dobra.
No i co, dobra, będziemy kończyć, moi mili, bo można by tak nagrywać w nieskończoność. Myślimy już nad kolejnymi projektami, także niedługo również będzie co nagrywać. Z tym, że ja mam jedną ważną, bardzo ważną informację, bo w poniedziałek wracam już do pracy, bo do tej pory miałem 5 tygodni wolnego, stąd dużo filmów było. Więc jak wrócę do pracy, to może być cholernie ciężko. Ale postaramy się coś tam uploadować. Więc no cóż, czas pokaże, czy się dostosuje do sytuacji, czy nie. A to był 11 odcinek z serii Starożytna Kraina. Kraina, byczki. I to był Fire Land, z którego Facebook jest w opisie mój również, jakby ktoś tam, wiecie, chciał sobie wejść. U niego nie ma po co. A bo u ciebie jest po co? Mój ładniejszy. Ty uważaj, bo jak ja jestem hakerem i ja mam większe prawa. I ja cię tak zaraz straluję, że się posikasz. I zobacz. Jak dodam twojego Facebooka na forach innych, to się będą wszyscy z ciebie śmiać. Weź mnie, nie troluj. I w ogóle założę ci hasło na płytę główną i będzie do wymiany. Bo nie oddam ci hasło. Ty też? Tak. No, a tymczasem dziękujemy wam za uwagę, dziękujemy, że wytrwaliście do końca, zapraszamy na nasze Facebooki, zapraszamy do innych naszych produkcji ze Starożytnej Krainy oraz z innych, właściwie moich, oraz innych serii. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę, do zobaczyska w kolejnym odcinku. Dziękuję, do widzenia. Nudny jesteś zawsze na końcu, Fire, musisz nad tym popracować. Musisz mieć pożegnanie tak zajebiste jak twoja łopata. Ale ta jest akurat kałowa. No dobra, no jak twoja ta prawdziwa łopata. Siema, narapa. Ciao.